Mówi ładnie Pismo Święte, to i dla dorosłych ciekawostka, że człowiek jest świątynią Ducha Świętego. Zobaczcie, świątynią, tak jak piękny kościół mamy tutaj w Szreńsku. Wczoraj była pani profesor z Uniwersytetu w Łodzi, mówi, w Toruniu, przepraszam, mówi, macie perełkę, piękny kościół. Tutaj jest na Świętym Sakramencie w Tabernakulum Pan Jezus. Tak samo mówi Pismo Święte, że człowiek i dzieci, klas trzecich i my wszyscy, możemy być świątynią Ducha Świętego, świątynią Bożą, że Pan Jezus może w naszych sercach mieszkać i chce mieszkać. Pamiętajmy o tym, że On chce, żebyśmy byli świątyniami, takimi duchowymi świątyniami, że On chce w naszych sercach mieszkać, byleby tylko został zaproszony. Dzisiaj Go zapraszamy serdecznie i życzę Wam, żebyście zawsze chętnie Pana Jezusa w swoich serduszkach gościły. Amen.